14 września na stadionie przy Skłodowskiej piłkarze KGHM Zagłębie Lubin nie dali gościom z Wrocławia żadnych szans. Mecz derbowy Miedziowych ze Śląskiem skończył się wynikiem 4-0 dla gospodarzy. Lubiński stadion wybuchał radością kibiców czterokrotnie dzięki bramkom strzelonym przez Filipa Jagiełę, Filipa Starzyńskiego i Dawida Pakulskiego. Radości Lubinian oczywiście nie podzielali wrocławianie. Po 30 minuty mecz wyrównany i myślę, że w naszych poczynaniach podchodziliśmy pod bramkę przeciwnika, natomiast myślę, że brakowało nam ostatniego dokładnego podania, żeby to wykończyć. Kuriozalna bramka na 1-0. W ostatniej minucie na przerwę 2-0. W szatni próbowaliśmy to wszystko jeszcze odbudować, bo myśleliśmy, że ten wynik jeszcze można jakoś odrobić. Natomiast już czerwona kartka Cholebiaka zdecydowanie postawiła nas pod murem i konsekwencją tego były dalsze dwie bramki. Po porażce z Miedzią Legnica nie tylko kibice z Lubina pragnęli zwycięstwa. Jak mówi szkoleniowiec Miedziowych, piłkarze Zagłębia ciężko pracowali na to, by nie zawieść oczekiwań swoich fanów. Dwa tygodnie bardzo ciężkiej pracy, przede wszystkim od strony mentalnej, fizycznej. Cieszę się, że zawodnicy wykonali dzisiaj plan, może nie w 100%, bo pierwszy minut nasze też nie należało do najlepszych, także jest co poprawić i po uszczelnieniu bramki grało nam się zdecydowanie lepiej, później poprawiliśmy na 2. W mecz derbowy Miedziowych ze Śląskiem wpisała się inauguracja projektu realizowanego przez legnicki OZPN, MCZ i fundację samodzielne.pl pod tytułem Słodka Julka. To program, który ma edukować społeczeństwo w zakresie cukrzycy u dzieci. W ramach projektu odbędzie się kilkanaście spotkań w szkołach na terenie Zagłębia Miedziowego. Będą badania, warsztaty i edukacja. Twarzą programu jest 8-letnia Jula, która przed meczem derbowym prowadzona przez piłkarzy Zagłębia podawała piłkę sędziemu. Akcje wspiera wiele firm regionu, ale też kluby i osoby prywatne. Będziemy prowadzić zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla nauczycieli. Skupiamy się na tym, żeby przedstawić im dobre praktyki edukacyjne, profilaktyczny, pełny program wsparcia dzieci chorych z cukrzycą. Wiemy, że cukrzyca jest jedną z najbardziej popularnych obecnie chorób. Prawda jest taka, że tak naprawdę co trzecia osoba jest zagrożona tą cukrzycą, więc tak rzeczywiście rzecz ujmując, tak naprawdę może paść na mnie, na panią, bądź też na moją córę albo każde inne dziecko. W związku z tym program jest nastawiony na profilaktykę cukrzycy i zapobieganie temu zachorowaniu. Zawsze warto tego typu projekty wspierać. Edukacja, profilaktyka. Dzieciaczki, mówimy o cukrzycy, mówimy o czymś, o problemie, tak naprawdę chorobie społecznej w tej chwili, bo to już jest naprawdę szeroki problem i bardzo dobrze, że coś takiego się dzieje. 14 szkół na terenie naszego regionu, młode dzieciaczki będą w tym uczestniczyć i to jest ważne, żebyśmy takie rzeczy wspierali. Tym bardziej, że robi to Związek Piłki Nożnej, więc przy okazji też oczywiście promujemy, poprzez tą profilaktykę promujemy zdrowy tryb życia, sport i tak dalej, więc jak najbardziej ja nie mogłem nawet odmówić, kiedy dostałem taką propozycję, żeby wesprzeć tą akcję, to dwoma rękami się od razu pod tym podpisałem. Najważniejszą rzeczą jest promocja, tak? Najważniejszą rzeczą jest jakby przedstawienie, uświadomienie ludziom, że w ich środowisku, w którym żyją, mogą też być dzieci, które są chore, więc chodzi o to, żeby pokazać, żeby przedstawić, jakie są symptomy choroby, żeby ta choroba mogła być zdiagnozowana. W Polkowicach w październiku będzie przeprowadzona konferencja, na której będzie wyświetlony film o naszej bohaterce, czyli o jeden dzień z życia Julii. I wierzę, że ten film plus wszystkie informacje, które będą przekazywane podczas tego spotkania, uświadomią dzieciom i ich rodzicom o tym, że to jest bardzo ważne. Projekt włączył się m.in. wolontariat KGHM, Lubinpex, Interferie, Saler, LPGK Legnica, MPK Legnica, Zanam Polkowice, Zagłębie Lubin S.A., Akademia KGHM Zagłębie, Staropolanka oraz samorządy Krotoszyc, Wądroża Wielkiego, Jerzmanowej, Rudnej, Głogowa, Grębocic, Ścinawy, Prochowic, Chojnowa, Złotoryi i Legnicy.